Najbliższe mecze Lecha Poznań przy bułgarskiej przy pustych trybunach? To możliwe. Jutro w samo południe wojewoda Wielkopolski poinformuje o sankcjach, jakie nałoży na klub za niezgodne z prawem zachowanie kibiców podczas sobotniego meczu z Wisłą Kraków. Możliwe jest zamknięcie drugiej trybuny lub całego stadionu i to zarówno na mecze z Widzewem, jak i na spotkania z Podbeskidziem i Koroną. Tymczasem piłkarze Lecha już się cieszą, bo zapewnili sobie udział w europejskich pucharach. Walka o Mistrzostwo Polski jednak wciąż trwa. Legia i Lech wygrywają, w tabeli dzielą ich tylko 2 punkty, przez co rywalizacja o końcowy triumf robi się coraz ciekawsza. I nawet piłkarze pozostałych drużyn mają nadzieję, że tak będzie do ostatniej kolejki, czyli do 2 czerwca. Ja myślę, że dla uroku ligi fajnie było, gdyby do końca była walka o tego mistrza. Lech ma lepszą defensywę, a Legia ma lepszą ofensywę i... Ciężko właśnie jest ich porównać, na pewno bardzo zbliżone piłkarsko drużyny. Myślę, że do ostatniej kolejki będzie walka. Bilans bramkowy tylko potwierdza słowa Rafała Boguskiego. Legia w lidze strzela najwięcej, Lech ma najmniej straconych bramek. Tyle, że coraz częściej, zwłaszcza w drugich połowach spotkań, pozwala się zepchnąć do głębokiej defensywy. Już od 2 spotkań mamy ten sam problem, że gdzieś od ostatnich 20-30 minut cofamy się. Mówiliśmy sobie przerwy, żeby właśnie być agresywniej, no ale znowu po tych 10-15 minutach cofnęliśmy się i było ciężko. W walce o mistrzostwo kluczowy może być bezpośredni pojedynek w Warszawie, który zaplanowano na 18 maja. Przed nim Kolejosz zagra z Widzewem, a Legia z Jagiellonią Białystok. Reprezentacja polskich hokeistów na trawie z 11 zawodnikami z wielkopolskich klubów w składzie nieudanie rozpoczęła turniej 2. rundy Ligi Światowej. Polacy przegrali z gospodarzem turnieju Francją 2-4. Jutro zmierzą się z Kanadą. Polskie szablistki 6 w zawodach Pucharu Świata w Chicago. Biało-czerwone, wśród których walczyła Katarzyna Kędziora z AZS-u Poznań, w decydujących meczach pokonały Francję i Ukrainę. Trener żużlowców Lech Mestartu Gniezno, Lech Kędziora, po porażce w Gorzowie ze Stalą oddał się do dyspozycji zarządu. Ostateczna decyzja Rady Nadzorczej, która rozmawiała dziś ze szkoleniowcem, zapadnie jutro. Tenis, lekka atletyka, żużel, a może coś jeszcze. Tereny sportowe na Golęcinie dają ogromne możliwości, jak na razie jednak tylko niszczeją. Ja chodziłem na Niestachowską, tam się kąpać i ten stan był taki. I tam wiem, że gdzieś pociąg jeździ. A teraz jaki jest? No przecież widać chyba, nie? Owszem, widać, że z dnia na dzień jest coraz gorzej. A żeby było lepiej, prezydent miasta musi podpisać zgodę na wygaszenie stałego zarządu nad tymi obiektami. Czeka jednak z decyzją, gdyż chce opracować sensowny plan ich zagospodarowania. Stąd pomysł Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego na ankietę dla poznaniaków, którzy poprzez jej wypełnienie mogą wskazać, co chcieliby na Golęcinie mieć, a czego nie. Tu na pewno będzie spór, zresztą ja rozmawiałem wielokrotnie i z Urzędem Miasta i z radnymi i wszyscy mówią, że tu będzie sport. Tylko jest teraz kwestia, jaki sport. No ale to myślę, że też ta ankieta pozwoli troszeczkę uwypuklić, jaki sport jest potrzebny. Bo jedni potrzebują piłki nożnej czy żużla, inni woleliby korzystać z terenów typowo rekreacyjnych. Jakakolwiek zapadnie decyzja, najważniejsze, by te tereny wyremontować i przywrócić im życie. Internetowe ankiety w sprawie zagospodarowania Golęcina można wypełniać jeszcze tylko przez 2 godziny. Na kortach promienia opalenica międzynarodowo, bo rozpoczął się tam turniej klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej Tennis Europe Opalenica 2013. W 14. edycji zawodów biorą udział 14-latkowie i młodsi z 14 państw. Przyjeżdżają do Wielkopolski, bo turniej ma już swoją renomę. Na tych kortach swoją karierę rozpoczynały siostry Adwańskie. Tutaj grała Wiktoria Zaranka. Tu grała Sabina Lisicki, tu grała Angelika Kerber, tu grał Miran Cilic. Młodzi tenisiści marzą, by pójść śladami gwiazd, walczą więc o punkty do europejskiego rankingu. A zwycięzcy turnieju w Opalenicy wywalczą ich aż 80. Na taką zdobycz liczy Waleria Juszczechenko. Rosjanka to obecnie 8. zawodniczka rankingu w tej kategorii wiekowej. Mam nadzieję wygrać ten turniej i pokazać moją bardzo dobrą grę. Na rozstawioną z jedynką Rosjankę nie chciała trafić Rozalia Lechna, która w turnieju głównym zagra z dziką kartą. Grały tu też zawodniczki, które teraz grają na światowym poziomie, więc myślę, że to jest zaszczyt tu zagrać. W turnieju głównym Tennis Europe Opalenica 2013, który rozpocznie się jutro, zagra aż 31 Polaków, 15 chłopców i 16 dziewczynek.